Cześć kochane, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj projekt Denko, jak same widzicie po tytule. Mimo że całkiem niedawno robiłam dla Was projekt Denko, to popatrzcie, całkiem nieźle zapełniła się nasza torba denkowa. Jest to spowodowane w zasadzie dwiema rzeczami i absolutnie nie uległam modzie na minimalizm. Doceniam, że ktoś potrafi taki minimalizm zachować i naprawdę podziwiam. Ja nie potrafię i myślę, że nigdy do takiego poziomu nie dojdę. Natomiast zauważyłam, że po pierwsze mam za dużo tych kosmetyków. Jest to spowodowane tym, że no, troszeczkę sama nagromadziłam, troszeczkę firmy przysyłają i po prostu tego jest sporo i ciężko się pozbyć tylu kosmetyków, zwłaszcza pielęgnacji, bo tam kolorówka to tam wiadomo, troszkę się pobawimy, kolorówki nie trzeba zużywać, ją trzeba po prostu używać. Natomiast kosmetyki do pielęgnacji mają określoną datę ważności, są do określonych działań, to są na przykład kremy na dzień i jak mamy 15, no to jest problem. Dlatego ostatnio skupiam się na tym, żeby je zużywać, żeby mieć tego troszkę mniej albo oddawać po prostu znajomym czy rodzinie, bo nie jestem w stanie. A druga sprawa to to, że całkiem niedługo się wyprowadzam. Przeprowadzam się na drugi koniec Polski, więc chciałabym przeprowadzić się łatwo, bezboleśnie, nie jechać tam tirem z kosmetykami. Także tak, całkiem sporo rzeczy udało mi się zużyć i dzisiaj zrecenzuję Wam dokładnie każdy z kosmetyków. Pierwszy kosmetyk do demakijażu to moja ukochana Bioderma. Na pewno znacie ten płyn micelarny, on też u mnie pojawiał się już nieraz. Bardzo lubię, jest to jeden z delikatniejszych kosmetyków do demakijażu, jaki znam. I jeżeli na przykład mam problemy z cerą czy podrażnione oczy, to sięgam tylko pod tę wodę micelarną. Jeżeli nie, to czasem zdarza mi się sięgnąć po jakiś tańszy zamiennik, na przykład po Garniera. Ale Bioderma to jest taki złoty standard, jeżeli coś się dzieje, to jest najdelikatniejszy i najskuteczniejszy płyn do demakijażu. Także wszystkim wrażliwcom bardzo serdecznie polecam. I tutaj są różne wymiary takich, są od takich malutkich podróżnych wersji po takie wielkie, chyba półlitrowe. To jest 250 ml, starczyło mi na około 2 miesiące używania, także to jest bardzo wydajny produkt, niewielka ilość wystarcza, żeby spokojnie usunąć cały makijaż. Używam zarówno do oczu, jak i do całej twarzy. Jest świetna i zdecydowanie wszystkim polecam. Druga rzecz to fixer, spray fiksujący z Inglota. Powiem Wam, że całkiem długo go miałam, bo ja nie codziennie fiksuję swój makijaż. Nie chcę po prostu nadmiernie atakować mojej skóry jakimiś chemikaliami. Natomiast jeżeli widzę, że ta skóra jest za mocno przypudrowana, za dużo się tam dzieje lub wygląda bardzo sucho, to faktycznie używam nawet w zwykłe dni takiego fiksera, żeby odświeżyć ten makijaż. No i oczywiście przed jakimiś większymi wyjściami, jakimiś wieczorowymi make-upami świetnie się sprawdza, żeby scalić makijaż, przedłużyć jego trwałość i nie jest zbyt drogi jak na fixer, także myślę, że warto sięgnąć po ten polskiej marki niż wydawać bajońskie kwoty na przykład w Sephorze na fixers Urban Decay czy Too Faced. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja z polskiej marki za rozsądną cenę. Zużyłam również żel pod prysznic The Body Shop Fijian Water Lotus. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów tej marki. Mam również masło do ciała w tym zapachu, jakieś jeszcze inne kosmetyki. Jest to bardzo świeży, neutralny zapach, który nie będzie się Wam narzucał w żaden sposób w ciągu dnia, chociaż zostaje na skórze dosyć długo. Lekki żel pod prysznic nie przesuszał mnie specjalnie. U mnie The Body Shop króluje pod prysznicem, nieustannie kupuję nowe żele, czy też masła do ciała, skraby. Bardzo lubię te kosmetyki i ten też nieźle się sprawdził. Kolejny kosmetyk to maska do włosów, maska L'Oreal Lisse Unlimited. Jest to maska raczej obciążająca włosy. Nie powiem, że to będzie maska do włosów cienkich i suchych. Znaczy do suchych tak, ale do takich, które lubią porządne dociążenie i nawilżenie. Ja to zawsze przy każdej okazji powtarzam, kiedy mówię o swoich włosach. Moje włosy nie mają nic przeciwko nadmiernemu obciążeniu. Lubią kosmetyki ciężkie, lubią kosmetyki silikonowe. Także tutaj ta maska świetnie mi się sprawdzała, natomiast wiem, że nie wszystkim przypadnie do gustu, bo dość mocno dociąża te włosy. Pięknie pachnie.
ten zapach dość długo się utrzymuje na włosach. To jest taki zapach profesjonalnych fryzjerskich kosmetyków, zapach fryzjera, jeżeli lubicie. Maska zawiera keratynę, wygładza włosy, sprawia, że one lśnią przepięknie, są mięciutkie, wygładzone. No i u mnie tych włosów nie przeciążała i nie przetłuszczała, ale tak jak mówię, jakieś takie cieńsze włosy, wrażliwsze mogą mieć problem. Tutaj mam maskę, która wygląda w tym momencie obrzydliwie. Jest to, wydaje mi się, że to jest nazwa firmy Etang Charcoal, czyli maska z węglem aktywnym. Maska w śmiesznej formie, bo w środku mamy łopatkę, nalewamy do proszku wodę i zarabiamy, kojarzy mi się to, ale to moje zboczenie zawodowe, z zarabianiem masy wyciskowej, takiej stomatologicznej. Proces wygląda identycznie. Pamiętam, że już kiedyś miałam tą maskę i bardzo mi przypadła do gustu. Tym razem, szczerze mówiąc, nie zobaczyłam jakichś spektakularnych efektów działania. Poza tym, że jest przyjemna, bo taką chłodną maskę aplikujemy na twarz, a potem po prostu ją ściągamy, kiedy zastygnie w formie takiego ciasta, więc też nie jest zbyt problematyczna, jeśli chodzi o usuwanie, ale nie zauważyłam jakichś specjalnych różnic, jeśli chodzi o kondycję skóry, także no nie wiem, czy warto. Można spróbować, jeżeli chcecie się troszkę pobawić w taką formę maski, ale ona kosztuje około 20 zł w Sephorze i według mnie nie jest warta swojej ceny i chyba więcej po nią nie sięgnę. Zużyłam kolejny szampon L'Oreal Elsev Magiczna Moc Olejków. Ten szampon pojawił się w moich ulubieńcach i od tego czasu w zasadzie jest nieustannie kolejna butelka stoi pod prysznicem. I chociaż gdzieś tam zdarza mi się użyć innego szamponu, bo po prostu lubię testować nowości, ale ten zawsze jest pod ręką i powiem Wam, że nie mam ochoty go w ogóle zmienić na nic innego, także pewnie przez następne miesiące będę ponawiać ten zakup. Szampon rewelacyjny, jak na swoją cenę, bo często jest na wyprzedażach, takich promocjach w Rossmanie za 8 zł, a to jest duża butla, 400 ml. Uważam, że robi bajkę z włosami. Dzisiaj mam włosy trochę rozczochrane, ale umyte właśnie tym szamponem i nie używałam żadnej odżywki, a zobaczcie, jak one pięknie błyszczą. Także jestem bardzo zadowolona. Zdarza mi się właśnie nie użyć odżywki po użyciu tego szamponu, bo on sam w sobie nadaje włosom miękkość, gładkość i dzięki niemu włosy się nie plączą. Także jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to koniecznie spróbujcie, ale wersję przezroczystą, nie perłową, bo perłowa podobno robi z włosów koszmar. Kolejna rzecz to też żel, a w zasadzie olejek pod prysznic, który chyba pokazywałam Wam w ulubieńcach któryś. Jest to Bioderma Ultra... Czekajcie, bo francuski to nie, ale jest angielski. Ultra Nourishing Anti-Irritation Shower Oil, czyli super nawilżający, przeciwpodrażnieniom olejek pod prysznic. Bardzo dobry produkt, jeżeli macie problem z przesuszaniem się skóry lub jeżeli macie na przykład za twardą wodę. Ja mam bardzo twardą wodę pod prysznicem, więc staram się używać takich kosmetyków dobrze nawilżających, bo ta skóra po prostu swędzi. Tutaj wskazania i zalecenia do tego olejku to skóra sucha i bardzo sucha od pierwszego dnia życia i już Wam mówiłam, że jeżeli ja widzę, że coś jest od pierwszego dnia życia i nie zaszkodzi nawet najmłodszym użytkownikom, to jakoś tak wzbudza to we mnie większe zaufanie. Myślę, że można takiemu kosmetykowi zaufać. To nie są tanie kosmetyki. Bioderma to jest marka apteczna, nie są tanie naprawdę. Można kupić w większej takiej pojemności rodzinnej, powiedzmy, ale no myślę, że osoby, które mają problem z naprawdę przesuszoną skórą, ze skórą bardzo wrażliwą, nie żałują pieniędzy na dobry kosmetyk do mycia ciała, bo po prostu wiedzą, z czym się to wiąże, że jak użyjemy zwykłego żelu pod prysznic, to naprawdę można się później rozdrapać. Także jeżeli poszukujecie czegoś takiego, to ten olejek zdecydowanie Wam polecam. Jest to seria Atoderm. I kolejny kosmetyk Biodermy, który również bardzo lubiłam, jest to Hydra Bio Light Cream Dehydrated Sensitive Skin, czyli dla skóry odwodnionej, dla skóry wrażliwej. Był to bardzo lekki krem. Krem taki,
który zdarzało mi się nawet używać pod drugi krem. Jest tak leciutki, ale też często mieszałam go sobie z podkładem, tworząc taki lekki BB cream. On się pięknie zgadzał z każdym podkładem, także spróbujcie sobie takiej w ogóle metody właśnie mieszania jakiegoś lekkiego kremu z podkładem, bo możecie być zaskoczone, jak ładnie i naturalnie będzie wyglądał. Wracając do tego, używałam go czasem solo, w takie mniej suche dni, albo kiedy skóra była przesuszona, to jako takie serum pod spód, pod jakiś kolejny krem. Fajna opcja z pompką, poręczne opakowanie próżniowe, ale odkryłam coś jeszcze lepszego z Bioderma, co używam teraz. I jest to ta sama seria Hydra Bio, ale krem żel. I tutaj już bardziej przeważa ta forma żelowa. Tutaj w ogóle bardzo mi się podoba opakowanie, bo jest to tubka, ale z pompką. Wszystko higienicznie. I jest to jeszcze lżejsza wersja, również mieszam ją z podkładami, ale czasem zdarza mi się też nałożyć solo na twarz. Pięknie na tym też makijaż wygląda, jakoś tak ładnie się równiej nakłada jak na bazie. No i znowu, jest to Bioderma, jest to apteczna marka, bardzo delikatna dla skóry, także jeżeli szukacie lekkiej pielęgnacji, ale takiej, która nie podrażni waszej skóry i będzie dla niej bezpieczna, na przykład skóry tłuste, to polecam te oba kremy, bo w zasadzie oba by się nadawały bardzo dobrze dla skóry, która nie lubi zbyt ciężkiego, tłustego kremu. Po wielu, wielu miesiącach zużyłam piankę do golenia. Jest to w zasadzie pianka męska, a amen. I to na dodatek plus 50, ale powiem Wam, że świetnie mi się sprawdzała do golenia nóg, czy pach, czy okolic intymnych, bo była to pianka bezzapachowa, także tutaj nie obawiajcie się, że będziecie później zajeżdżać chłopem. Jest to delikatna, kojąca pianka bezzapachowa, która była bardzo gęsta i używałam jej pod prysznicem, także ona się nie rozpuszczała na wilgotnych nogach na przykład. Była bardzo gęsta, bardzo ładnie sunęła po niej maszynka. Ponieważ nie zawsze pamiętałam, żeby jej użyć, to bardzo długo ją zużywałam, ale myślę, że w przyszłości mogę do niej wrócić, bo porównując na przykład z piankami dla kobiet Venus, to ta wygrywa, bo jest gęściutka, no świetnie się zachowuje i też skóra jest po goleniu taka nieprzesuszona. Nie wiem, czy macie taki problem, ale ja po goleniu na mydło albo na wodę, jeszcze gorzej, często mam po prostu bardzo suchą skórę na łydkach. A po tej piance skóra była od razu nawilżona i bardzo dobrze też właśnie maszynka docierała we wszystkie miejsca. Także jeżeli szukacie fajnej pianki do golenia, to polecam dla mężczyzn 50+. Teraz minuta ciszy, moje olbrzymie rozczarowanie. Jest to krem pod oczy Kiehl's, o którym swego czasu było bardzo głośno na YouTubie. Creamy Eye Treatment z awokado. Pokażę Wam nawet, że do końca go nie zużyłam, a używałam go na ręce, na łokcie, w różne przedziwne miejsca, tylko nie pod oczy, bo naprawdę nie spełniał swojej funkcji, w ogóle był taki strasznie dziwny, nie wiem, czy ja trafiłam na jakąś felerną sztukę, ale on był bardzo gęsty, ale gdyby go wziąć na jakiś większy obszar, to on się tak rozwadniał dziwnie. Natomiast pod oczami ten obszar jest tak mały, że no raczej nie trzemy kremu pod oczami, tylko go delikatnie wklepujemy. No nie, kompletnie w ogóle podrażnił finalnie skórę pod moimi oczami, ona wyglądała gorzej po dłuższym stosowaniu. Na początku zaciekawił mnie, nie ukrywam, że wydawał mi się taki gęściutki, odżywczy, ale no, efekty działania kremu to jest przynajmniej miesiąc używania i ja po miesiącu używania zobaczyłam, że jest gorzej, dlatego przestałam go używać i po prostu odradzam. Nie wiem, z czego wynika ten boom na ten krem, czy jakaś reklama to była ostra, czy po prostu faktycznie innym osobom się świetnie sprawdza, tylko nie mnie, ale jeżeli się nad nim zastanawiacie, to ja powiem tak, świetny jest z klinika All About Ice Ridge, świetny jest, zresztą mój najulubieńszy na świecie, Benefion z Shiseido, co jest jeszcze dobre, bardzo fajny jest krem pod oczy, Estée Lauder, o taki, nie wymówię tej nazwy. Jest masa świetnych kremów na rynku, a cenowo one są podobne, także myślę, że nie warto inwestować w ten Kiehl's, a mimo że ma naturalny skład, no nie zawsze te naturalne kosmetyki się sprawdzają dobrze. Także to tyle na temat tego kremu.
Zużyłam peroksy żel, jest to nic innego jak woda utleniona, ale w żelu. Ja od czasu do czasu robię sobie henne na brwi, a ponieważ rozcieńczanie proszku czy nawet kremu w wodzie utlenionej sprawia, że to wszystko jest strasznie rzadkie i ciężko mi się to aplikuje, to wymyśliłam, że będę kupowała w aptece peroksy żel i mieszała żel z henną. Spróbujcie tej metody jeszcze, jeśli jeszcze nie odkryłyście, bo naprawdę to, co otrzymujemy, to jest taka gęsta pasta i to się fajnie aplikuje na brwi czy na rzęsy, nic się nie rozpływa, także peroksy żel za parę złotych w każdej aptece dostaniecie. A zużyłam do połowy w zasadzie taką bazę pod cienie z Too Faced Eyeshadow Insurance. Tak, Shadow Insurance. Zużyłam do połowy, reszta się chyba przeterminowała, bo zaczęła się tak rozwarstwiać i wypływa jakiś taki dziwny olej. Powiem Wam, że to jest druga sztuka, którą mam. Z pierwszą stało się to samo, dosyć szybko, bo przed terminem ważności zaczął się rozwarstwiać ten produkt. Ten drugi wytrzymał faktycznie troszeczkę dłużej. Tamten reklamowałam w Sephorze, także w ogóle jeżeli macie jakiś problem z kosmetykiem, to spokojnie możecie w Sephorze reklamować, zgłosić to, nawet nie mając paragonu, ale mając tą kartę Sephora, oni są w stanie odszukać paragon i możecie spokojnie taki kosmetyk zwrócić lub zamienić na nowy. Ja tak zrobiłam i faktycznie ten już wytrzymał dłużej, natomiast nie powiem, żeby ta baza pod cienie była jakaś rewelacyjna. Jeżeli bym miała z czymś porównywać, to na przykład Urban Decay mi się sprawdzało o wiele lepiej. W tym momencie używam tej bazy, w zasadzie kleju do brokatu z NYXa, tego glitter. O tego i używam go też pod matowe cienie jako baza i świetnie mi się sprawdza, także chyba nie wrócę do takich kremowych baz pod cienie. Jeżeli potrzebuję coś delikatniejszego, to używam po prostu korektora, a jeżeli chcę naprawdę wydobyć maksymalny pigment z cieni, to właśnie używam kleju do brokatu. Na koniec dwa podkłady, jeden drogi, drugi tani. Zacznę od tańszego, Bourjois Healthy Mix. Jest to podkład witaminowy, podkład, który wygląda bardzo naturalnie na cerze, też ma takie działanie troszkę odżywczo-nawilżające, natomiast krycie ma całkiem słuszne. I to jest któraś z kolei butelka, którą mam naprawdę... Wracam do niego od czasu do czasu. Mój kolor to 51, czyli dosyć jasny. Mają ładne, żółtawe takie odcienie, nic się nie odcina specjalnie. Bardzo lubię. Czasem mieszam z innymi podkładami, czasem stosuję solo, czasem mieszam z kremami, z wszystkim się ładnie zgadza. Fajny, dzienny podkład. Nie mam mu nic do zarzucenia. Natomiast drugi podkład to podkład Marka Jacobsa, który się nazywa Genius Gel. Jest to bardzo specyficzny podkład, ponieważ to jest podkład żelowy faktycznie. On jest bardzo dobrze nawilżający. Z tego co kojarzę, on ma w składzie chyba wodę kokosową, co naprawdę czyni go fajnie nawilżającym, odżywczym podkładem i wygląda na skórze bardzo lekko, ale kryje. Kryje całkiem nieźle, ale nie daje takiego efektu maski, nie daje takiego efektu, że czujecie, że macie dużo na skórze. Ja bardzo się z nim polubiłam i mój kolor to 32 Beige Light. Beige Light jest dosyć ciemny i ja Beige Light stosowałam w lecie na opaloną skórę. Natomiast myślę, że gama kolorystyczna jest dosyć spora i na pewno coś dla siebie dobierzecie. Opakowanie z pompką, bardzo ładne zresztą. Opakowania marka Jacobsa są cudowne po prostu. Dla mnie ten design to jest coś wymarzonego. Wszystkie są takie okrąglutkie, takie śliczne, no aż cieszą oko. Także jeżeli zastanawiałyście się nad tym podkładem, to zdecydowanie mogę polecić, zwłaszcza cerom przesuszonym i cerom, które nie potrzebują takiego total krycia matowego, bo on nie daje takiego totalnie matowego wykończenia. On daje taką świeżą, naturalną skórę. Myślę, że fajny podkład też właśnie na wiosnę i lato, bo nie robi specjalnie maski. I to już wszystko w dzisiejszym projekcie Denko. Myślę, że było tego całkiem sporo, więc treściwie. Dajcie koniecznie znać, czy Wy również miałyście do czynienia z tymi kosmetykami i jak Wam się sprawdzały. Jestem bardzo ciekawa, więc proszę Was o komentarze na dole. Nowe osoby jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału, żebyśmy były w stałym kontakcie. Codziennie pojawia się Was coraz więcej, co mnie niezmiernie cieszy, więc tym bardziej proszę, zostańcie na dłużej. I proszę jak zwykle o kciuka w górę. Jest to dla mnie sygnał, że lubicie projekty Denko i że mam dla Was kręcić je częściej. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!